Tu nie ma. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Ja cię skądś znam. Jesteś Kor Angar. Byłeś świątynnym strażnikiem w obozie na bagnie. Nazywaj mnie po prostu Angarem. Odkąd Bractwo Śniącego przestało istnieć, nie używam dawnego tytułu. Dziwne. Twoja twarz wygląda znajomo, ale nie wiem, kim jesteś. Przecież on wiedział już o tym. Wszystko w porządku? Od jakiegoś czasu nie mogę się porządnie wyspać. To przez te koszmary. Skąd ty to masz? Jak się tu znalazłeś? Po upadku bariery ukryłem się w górach. Postanowiłem wreszcie coś ze sobą zrobić. Przez kilka dni włóczyłem się po okolicy. Aż wreszcie obudziłem się w zamku. Nie pytaj mnie, co się ze mną działo, bo nie mam pojęcia. Słyszałem coś innego. Co gorsza, zgubiłem gdzieś amulet, który miałem od lat. Zwariuję, jeśli go nie odnajdę. To rzeczywiście prawda. Co zamierzasz robić dalej? Najpierw trochę odpocznę. Potem poszukam mojego amuletu. Słyszałem jakieś plotki o smokach. Ludzie mówią, że wojownicy przybywają do Górniczej Doliny, by z nimi walczyć. Może się do nich przyłączę. A co się stało z pozostałymi członkami Bractwa? Widzą jego ostatnia rzecz, którą pamiętam, to widok zapadającej się bariery całkowicie i towarzyszący mu przeraźliwy, paraliżujący zmysły krzyk. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Padliśmy na ziemię, wijąc się z bólu, ale głos nie milkł. Stawał się coraz głośniejszy. Lepiej zostawię to. Aż nagle nastąpił koniec i wszyscy rozbiegli się w ciemną noc, wrzeszcząc jak opętani. Nigdy już ich nie zobaczyłem. Gdzie dokładnie zgubiłeś ten amulet? Gdzieś na południu, zanim trafiłem do zamku. Podejrzewam, że mi go ukradziono. Muszę go odzyskać. Trudno mi w to uwierzyć. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Czemu nie? Żadna pomoc nie zaszkodzi. Ode mnie tego nie dostał. Kiedy zamierzasz wyruszyć? Jak tylko odzyskam siły.
Ja już nie wiem. A gdzie zamierzasz szukać? Pójdę na południe, tam skąd przejdę. Jest tam pewna jaskinia otoczona głazami, a w niej grobowiec. Słyszałem coś innego. A co z łowcami smoków? Porozmawiam z nimi później. Może przyda im się ktoś taki jak ja. A to naprawdę nie mój. Muszę już iść. Uważaj na siebie. Było dokładnie tak, jak mówisz. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Masz strasznie zmartwioną minę. Niech to diabli. Mówię ci, że musisz być czujny jak jastrząb. Wystarczy, że odwrócisz się na moment i wszystkie twoje rzeczy znikają. Przeklęte bydlaki. To było przecież jasne. Ktoś cię okradł? Nie, podrzucili mi do kieszeni 20 sztuk złota. Oczywiście, że coś ukradli, idioto. Mówię ci, niech tylko dorwę te świnie. A więc co straciłeś? Moją sakiewkę ze wszystkimi oszczędnościami. A teraz jej nie ma. Znajdzie się gdzieś. Niech no tylko go dorwę. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. W końcu musi wygrać. Co tutaj robisz? Przygotowuję się do walki, a co innego mogę robić? Z kim chcesz walczyć? Pomyślałem sobie, że odwiedzę kilku paladynów i skopię im ich tłuste tyłki. Dureń. Ze smokami oczywiście. A ty myślałeś, że z kim? Nie rozumiem w ogóle, czym on cię... Czy paladynów nie denerwuje twoja obecność? Niby dlaczego. Paladyni mają większe problemy. Większość z nich cieszy się, że jeszcze żyje. Morale chłopców szybko się pogarsza. Niedługo całkowicie się załamią. Popatrz tylko na te ich ostrza, z którymi wybierają się do bitwy. Każdy rozsądny wojak dawno by uciekł. Nie wiem, czy można być tego... Oddzieliłeś się od swojej grupy? Mojej grupy? Nie należę do żadnej grupy. Kolekcjonuję trofea. Jeśli wrócę do domu bez trofeum, cała wyprawa na nic. Jak widzisz, nie mam się kim wyręczyć. Widziałeś już jakiegoś smoka? Nie, nim wyruszę na polowanie, muszę dobrze naostrzyć broń. Było dokładnie tak, jak mówisz. Czy mógłbyś mi pomóc ulepszyć broń? Ulepszyć? Lepiej kup sobie coś nowego i czym prędzej pozbądź się tego swojego rupiecia. Może miałbym coś dla ciebie. Zainteresowany? Nie mówię przecież niczego nowego. Co możesz mi sprzedać? Wydaje mi się, że mam to, czego szukasz. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Tak mi się właśnie wydawało. Nikogo się nie boisz? Co? Kogo? Sylwia? Twój szef naprawdę myśli, że przyjdzie tu i urządzi masakrę, he? Nie wiesz. Nie pracuję dla Sylwia, tylko dla siebie. A, w takim razie zapomnij, że coś mówiłem. Widziałeś tych żałosnych typków, którzy się za nim włóczą? Sylwio powinien się cieszyć, jeśli uda mu się ujść stąd z życiem. Słyszałem coś innego. Gdzie jest teraz Sylwio? Tutejsi paladyni wspominali coś o lodowym smoku na zachodzie. Mówi się, że jest największy i najgroźniejszy z tych wszystkich bestii. Powinieneś był widzieć błysk w oczach Sylwia, kiedy się o tym dowiedział. Można więc chyba odgadnąć, dokąd polazł. Chyba go nie lubisz, co? Co masz na myśli, mówiąc nie lubisz? Nie jest to znajomość, z której byłbym jakoś szczególnie dumny. Sylwio nie ma przyjaciół. Jedynie popleczników pełznących za nim krok w krok. To nie dla mnie. Ja pracuję sam. Mnie to już nic nie dziwi. Przyjście tutaj było bardzo głupim pomysłem. Myślałem, że coś tu zdobędę. Ale w okolicy nie ma nic prócz paru aroganckich paladynów oraz orków. Zapomniałeś o smokach. Jak mógłbym zapomnieć? Powiem ci coś. Jestem kowalem, nie wojownikiem. Wyrabiam broń. Walkę zostawiam innym. Wobec tego dlaczego nie stoisz za kowadłem? Paladyni nie wpuszczą mnie do kuźni. Nie mogę nic zrobić, chyba że chcę skończyć w lochu. W ogóle, czym on cię tak przejmuje? Spróbuję ci pomóc. Jak tego dokonasz? Parsival rozkazał nas pilnować. Przecież on wie. Nikt nie odważy się tego zlekceważyć. Zrobię, co w mojej mocy. Nie sądzę, żeby zechciał cię wysłuchać. Tak mi się właśnie wydawało.
Nie mówię przecież. Skąd tu pochodzisz? Dołączyłem do paru ludzi z gór. Ruszyliśmy do doliny, aby zbić fortunę, polując na smoki. Przecież wiadomo. Ich przywódca zwał się Sylwio. Chłopie, co to był za muł? Traktował mnie, jakbym był jego własnością. To naprawdę nie mój problem. Doszło do mnie to i owo. To było oczywiste od dawna. Skąd pochodzisz? Przybywam z kontynentu. Być nie może. Tam właśnie schronił się mój lud. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Orkowie plądrują wioski, pozostawiając po sobie jedynie dymiące zgliszcza. Król całkowicie stracił kontrolę nad krajem. Gdzie jest teraz twój lud? Porzuciłem ich. Uważali, że mogą przywłaszczyć sobie wszystko. Nawet to, co im się nie należało. Ja nie podzielałem ich zdania. Co jeszcze wiesz na temat wojny? Orkowie oblegają stolicę. Nie wiem, czy padła, czy może wciąż opiera się ich ataku. Ostatnią informacją, którą słyszałem, było to, że król nie żyje. Ale nie wierzę w to. Co porabiasz w zamku? Usłyszałem o smokach i postanowiłem pomóc w ich pokonaniu. Niestety, gdy próbowałem przemknąć się obok obozowiska orków, zgubiłem miecz. Teraz tkwię tu bezczynnie. Bez broni nie mogę opuścić tego miejsca. Zaś miecze oferowane przez tutejszych płatnerzy to najgorszy złom, jaki widziałem. Naprawdę w to wierzysz? Odnajdę twój miecz. To wspaniale. Powinieneś go poszukać na klifie, na południe stąd. Prawdopodobnie upuściłem go w pobliżu orkowych namiotów. Jeszcze więcej kłopotów. Całkowicie się z tobą zgadzam. Jego czyny były sprawiedliwe. Chyba znalazłem twoją sakiewkę. Co? Słyszę o tym. Gdzie? Co za bydlak to zrobił? Podejrzewam jednego z łowców smoków. Wiedziałem! Nigdy nie powinni byli wpuszczać takiego śmiecia do zamku! Nie rozumiem w ogóle, czemu cię tak przejmuje. Teraz! Trąbij go! Dalej! Dobrze. Nie przestawaj! Tak trzymaj! Dobrze. Nie przestawaj! Tak trzymaj! Niech to będzie dla niego nauczka! Tylko gadanie. Ty frajerze, nawet złota nie masz! Wszystko, co się słyszy. Wezmę twoją broń na przechowanie. To się kiedykolwiek zmieni. Lepiej zostawić w spokoju. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Słyszę o... Och, moja głowa. Chwila! Uświecał wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Taka jest bowiem wola Inosa. Swoje zdanie na ten temat. Po prostu trzeba odczekać, że zostanie wszystko nie powiedzieć. Czemu nikt nie słyszał? Wróciłem. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele się wydarzyło. Nie obchodzi mnie to. Potrzebuję żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. Moi ludzie są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Przybyło paru ochotników. Masz na myśli siebie i swoich kumpli, łowców smoków, tak? Możecie nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. Jest pewien problem z kowalem. Jakim kowalem? Kowal zbiegł, uciekł do lasu. Czyżby wrócił? W takim razie powiedz mu... Nie, nie. Ten kowal ma na imię Jan. To łowca smoków, jak ja, a przy tym dobry kowal. To dobra wiadomość. Poprzedni kowal dał nogę. Tchórz. Jan chętnie zajmie się pracą w kuźni. Rozumiem. Myślisz, że można mu zaufać? Tak. Ręczysz za niego? Jeśli zacznie sprawiać kłopoty, to ty poniesiesz konsekwencje. Jasne? Ręczę za niego. Dobrze. Może od razu zacząć pracę w kuźni. Liczę, że zaopatrzy moich ludzi w solidny oręż.
Możesz mi powiedzieć coś więcej na temat tych smoków? Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca, Oryk, powie ci o wszystkim. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. Czy mogę jakoś pomóc? Wydaje mi się, że uczyniliśmy już wszystko, co było można. Jest jednak pewna sprawa. Mógłbyś się nam przydać poza murami zamku. Planujemy urwać łeb hydrze. Co masz na myśli? Znamy jednego z ich przywódców. Nazywa się Hoszpak. To najbardziej wpływowy szaman wśród orków. A czego oczekujecie ode mnie? Musisz go zabić. To chyba jakiś żart. Chcesz nam pomóc, prawda? Więc masz okazję. Namiot Hoszpaka znajduje się poza liniami oblężenia. Na klifie na południe stąd. Niemal widać go z naszych okien. Potrzebuję wyposażenia. Niewiele możemy ci zaoferować. Mam tylko to. Wezmę eliksir zręczności. Niech twe strzały nigdy nie chybiają celu. Proszę. Dobrze. Zgładzę Hoszpaka. Miło mi to słyszeć. Namiot Hoszpaka stoi na niewielkim klifie. Na pewno już go widziałeś. To niedaleko ścieżki prowadzącej do kopalni, w cieniu Wielkiej Góry. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? To opowiada takie rzeczy. Niektóre problemy same się rozwiązują. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Nic się nie zmieni. Ale... Kiski grają mi marsza. Garont znowu kazał zmniejszyć racje żywnościowe. Tak jak mówisz. Jeśli szybko nie dostanę czegoś porządnego do zjedzenia, chyba odgryzę Garondowi jego tłustą dupę. Mam swoje zdanie na ten temat. Przez to może coś ci przyniosę? Oszalałeś? Na pewno nie tutaj. Jeśli ktoś zauważy, że mam jedzenie, zaraz otoczą mnie dziesiątki nowych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Trudno być. Znajdziesz mnie w świątyni Maga, kiedy nikogo już tam nie będzie. To nie może być. O tej porze w świątyni prawie nikogo nie ma. Zaczekam tam na ciebie. Tylko nie przynieś mi suchego chleba albo jakiegoś ochłapu, jasne? To takie rzeczy. To przecież oczywiste. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ja bym tego nie zrobił. Czemu nie pracujesz? Ale to odrażające! Zaglądałeś do mojej komnaty? Te paskudne chrząszcze są wszędzie. Nie mam pojęcia, kto mieszkał tam przede mną, ale ja z pewnością nie wrócę do tego chlewa. Nienawidzę tych bestii. Przestań się kretyńsko uśmiechać. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Teraz cię dorwę. Chrząszczy już nie ma. Możesz wrócić do polerowania swoich imadeł. Czy co tam robiłeś? Jesteś pewien, że nie przeżył żaden z tych potworów? Na pewno. Dobrze więc. Przyjmij to złoto jako dowód mojej wdzięczności. Bo zaraz się rozpłaczę. Powiedziałem dokładnie to samo. Wszystko jest możliwe. Ode mnie tego nie dostał. Przyszło mi to do głowy. Skąd ty to masz? Mnie nie musisz o to pytać. Inos oświeca wszystkich tych, którzy widzą... Idź po swój młot. Jest dla ciebie robota. Udało ci się? Jak to zrobiłeś? Musiałem za ciebie poręczyć, więc lepiej mnie nie zawieść. Nie martw się. Na pewno cię nie zawiodę. W końcu.
końcu musi wygrać sprawiedliwość. Skąd ty to masz? Nie mówię przecież niczego nowego. Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cało. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc, w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano. Chroń nas, Inosie. Niczego tu nie znajdę. Ha!
niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Czego plądrować?